Dzień dobry, dzień dobry, skarbeczki. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie na kanale Karty na Miłość. Dzisiaj mamy piąteczek, już 17 maja 2024. Zaglądam do mojego magicznego kalendarza i imieninki ma Weronika i Sławomir. Kochani, wszystkiego najlepszego. Dużo, dużo zdrówka, dużo szczęścia. Ale także dla wszystkich byczulisiów, które dzisiaj właśnie się urodziły, również dla Was życzenia wszystkiego najlepszego, kochani. I słuchajcie, tak jak zawsze, karta urodzinowa, imieninowa i karta dla nas wszystkich, tak? Tu będzie karta urodzinowa, a ta będzie karta dla nas wszystkich. Tak, właśnie słyszycie moich sąsiadów, którzy wiecznie hałasują, jak nie piesek, to to dzieci. Ale mam nadzieję, że Wam nie będzie przeszkadzać. Kochani, dzisiaj kolejna niespodzianka. Karty Tarota Boski. Tarot jako karta dnia. I oczywiście chciałabym Wam dać prawo wyboru, żebyście Wy sobie wybrali kartę, a ja Wam opowiem możliwe, kochani, historie. Jak słyszycie, dzwonią dzwony, tak? Skarby, najpierw urodzinowe. Proszę Państwa, Twoja ścieżka. Jak piękna jest ta karta, przyjrzyjcie się. No nie? Cudna. Teraz Wam, kochani, przeczytam, co ta piękna Twoja ścieżka oznacza. Drogi Boże, pomóż mi uwierzyć, że istnieje plan daleko wykraczający poza to, co widzę, przez moje lęki i złudzenia. No piękną macie tą urodzinową kartę. Czemu spadasz? Czemu nie chcesz tutaj sobie stać? Dla nas wszystkich, dla wszystkich osób, które zostawiły w tej chwili pięknie łapkę w górę, piękny komentarz. Złudzenia, proszę Państwa. Intencja bez poddania się może być szybką ścieżką do złudzenia. No, to teraz już będziemy, kochani, pamiętać, co? No, będziemy pamiętać. Słoneczka, moje kochane, tak jak powiedziałam, będzie karta dnia do wyboru. I proszę bardzo, sobie wybierzcie jedną z trzech kart. Proszę się zastanowić, czy chcecie pierwszą, drugą, czy trzecią. Ja Wam tak po skrócie opowiem. Kochani, wczoraj już wpadły nam horoskopy. Dzisiaj będzie ciąg dalszy, dlatego że musiałam zrobić ciut wcześniej. Nie martwcie się. Wszystkie znaki dostaną swój horoskop. Jeżeli wybraliście aniołki, pierwszą kartę, to uśmiecham się do Was o like, o komentarz, tak? W ramach wymiany energii, a kto jest pierwszy raz, zostawia subskrypcję. Kochani, umiarkowanie. Cóż ta karta oznacza? Przyjrzyjmy się jej. Opieka z góry. Ja coś czuję, kochani, że dzisiaj cokolwiek będziemy robić, gdziekolwiek będziemy jechać, z kimkolwiek nie będziemy, mamy taką, jakby to powiedzieć, opatrzność Bożą nad nami, przy nas. Ta karta też sugeruje, że wszystko, co dzisiaj się będzie działo, czy wszystko, co będziecie robić, żeby robić w swoim tempie określonym, żeby nie przyspieszać, nie wymuszać. Spokojnie, do celu, wytrwale, ale powoli, konsekwentnie. Podejrzewam, że wiele z Was dzisiaj to już jest dla Was ostatni dzień pracy i sobie będziecie tak powolutku, dokładnie do określonej godziny, tak, żeby wybiła, żeby się uporać ze wszystkim, żeby nie zostawiać, tak czuję, żeby nie zostawiać, kochani, nic na jutro. Mam ochotę sobie podejrzeć. Tak. Tak.
Ta karta też często mówi, że jeżeli ktoś cię do czegoś przymusza, musisz to zrobić, musisz tam jechać, to pamiętaj, że jeżeli ty czujesz inaczej, to możesz wycofać się, zatrzymać się, przemyśleć. Nie musisz się godzić, bo każdy z nas ma swój czas, swoje tempo, tak? Karta jest spokojna, karta jest neutralna, więc dzień będzie należał do spokojnych, statecznych. Dzisiaj raczej nic nas nie zaskoczy, ani nikt. Nie wyczuwam tutaj z tej karty żadnych kłótni, kłopotów. Jeżeli dzień wczorajszy był spokojny, dzisiaj będzie ciąg dalszy. No i kręci, no. No to przechodzimy do dwójeczek. Dwójeczki zostawiły już lajka? Kochani, czwóreczka mieczy. Zmęczenie. Odpoczynek. To jest taka karta, kiedy wyczuwam u was, że dużo pracowaliście. Musieliście wcześniej wstawać. Wasz organizm jest zmęczony. Trzeba dać upust, że jesteśmy ciągle w biegu, że ciągle musimy coś zrobić najlepiej pierwsi. I dzisiaj ta karta chce wam powiedzieć, żeby zwolnić. Może nie musisz jechać gdzieś. Jeżeli nie, to nie jedź. Niestety niektórzy z was będą się czuli gorzej. Na przykład obudzą się i poczują, że boli kręgosłup, ból głowy, ból zęba. Jakby miały anginę, grypę, bądź choroby, które macie, mogą się dzisiaj po prostu odezwać. Ale też dwójeczki wyczuwam z tej karty, że przyjdzie nam się zmierzyć z dosyć stresującą, kłopotliwą sytuacją. I ta sytuacja spowoduje, że będziemy o niej myśleć. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ten ktoś nas tak potraktował? I ciągle będzie to się działo w naszej głowie. I będziemy o tym czymś cały dzień myśleć. Być może to się wydarzyło już wczoraj. I dzisiaj wam nie dało spać. I się martwicie, że będzie jeszcze gorzej niż jest. Wiadomości, które mogą dzisiaj przyjść, mogą nie być zadowalające dla was. Kochane trójeczki, co dla was? A wy, kochani, przy tej trójce buław, trójce denarów, przepraszam, będziecie intensywnie pracować. Ale tak intensywnie, że będziecie aż czepialscy, bo będziecie chcieli szczegółowo wszystko dokładnie. Dopóki nie będzie zapięte na ostatni guzik, to nie ma. Dzisiaj postawcie na współpracę. Dzisiaj postawcie na to, żeby dobrze rozdzielić pracę, żeby wszyscy ją mieli. Ale też może wam się włączyć, kochani, takie coś, że wykonujemy tą pracę od X lat i w sumie ona nas już nie cieszy. Idziemy, bo wiemy, że musimy zarobić na czynsz, na chleb. A ci ludzie, którzy tam są, nie mamy z nim o czym rozmawiać. Ta praca jest monotonna, nudna. Ale to też dzień, kochani, przepływu finansowego, także spodziewajcie się dzisiaj jakichś wypłat, emerytur, może jakichś dofinansowań. Jeżeli coś planujecie kupić, coś zarobić, sprzedać, jest to owszem dobry dzień. Tylko tak jak mówię, jeżeli jesteście sami i chcecie coś tam pochachmęcić, jak ja to mówię, to lepiej wziąć kogoś do pomocy, do współpracy. Na przykład chcesz kupić samochód, może się nie znasz na samochodach, może warto poprosić kogoś, kto pójdzie z tobą i zbiegły w tym temacie i ci po prostu wszystko powie, tak? Także patrzcie, może i ta karta złudzenia też dla was będzie ścieżką niejaką, co?
No to kochani, ja Wam dzisiaj życzę takiego dnia spokojnego, trójeczki, takiego właśnie wytrwałego, konkretnego. I on taki powinien być. Nie zmieniajcie swoich planów, dążcie do swego. To jest taki dzień, kiedy zaczynam i kończę, tak? A nie zostawiam na jutro, na sobotę, na weekend, na poniedziałek. Także tego Wam z całego serca życzę. Myślę, że będziecie bardzo dokładni. Może i dostaniecie jakieś żmudne zadanie, takie aż nudzące, ale doprowadzicie sprawy do końca. Kochani, to ja tyle na dzisiaj. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za wysłuchanie horoskopu. No i będę czekała na Was znowu później, bo przygotuję dla Was horoskopy tygodniowe na przyszły tydzień. A w przyszłym tygodniu, przypominam, Dzień Mamy. No i pełnia. Także kwiaty na Dzień Mamy już są. To dla Was, drogie mamusie. Życzę Wam spokojnego piątku. Wszystkiego dobrego. Buziaki. Pa, pa.